Oczywiście temat dzisiejszego wykładu dla rodzin został nieco prowokacyjnie, na wyrost sformułowany. Czy katolikowi wolno w ogóle słuchać muzyki? Wydarzenia choćby zeszłego tygodnia pokazują, że część, przynajmniej polskich katolików, jest niezadowolona ze stanowczości bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, że mógł świadczyć ten napis, który u biednego Bogu Ducha Winnego sąsiada się pojawił w zeszłym tygodniu. Dzisiaj spróbujemy zatem dosyć radykalnie powiedzieć. Mam nadzieję, że wywoła to przynajmniej jakąś lekką falę oburzenia. Zdaję sobie tak sprawę z tego, że jestem tutaj pod nadzorem, pod ostrzałem już tam krytycznych zdań wielu wykształconych muzyków, którzy tutaj w audytorium się znajdują. Ja sam niestety nie mogę się poszczycić różnymi kompetencjami. Niemniej jednak w dzisiejszym wykładzie chciałbym oprzeć się o to, co tak naprawdę w różnych częściach świata w fenomenalny sposób zanalizowali i zestawili moi współbracia, kapłani bractwa, czy to ze Stanów Zjednoczonych, ksiądz David Sherry oraz ksiądz Leonard Amsel Gruber, działający obecnie w Szwajcarii w szkole dla chłopców Wangs. I głównie na tych dwóch autorach i na przez nich fenomenalnie opracowanych artykułach księdza Sherry, Developing a Critical Ear for Music and Critical is Critical, oraz księdza Angel Grubera, Musik hören, eine Orientierungshilfe für Eltern und Jugendliche. Na tych dwóch opracowaniach chcemy się zatem i w dzisiejszym wykładzie oprzeć. Otóż, jak mówi powiedzenie, przysłowie, muzyka łagodzi obyczaj. Ale czy tylko łagodzi? Żyjemy w świecie zanurzonym w dźwięki. Każdy z nas, oprócz tego, w mniejszym lub większym stopniu dodatkowo jeszcze sam wybiera to, co uważa za godne wysłuchanie. Że zmysł słuchu może nie jest najważniejszym zmysłem, nie jest tak krytyczny dla naszego myślenia jak wzrok. Niemniej jednak jest niezmiernie ważny. I nic, co odbieramy którymkolwiek z naszych zmysłów, nie pozostaje tak naprawdę bez echa. O czym musimy pamiętać, sami będąc katolikami, a jeszcze bardziej, kiedy jesteśmy zainteresowani wychowaniem słusznym własnych dzieci, rodzicami, wychowawcami. Dlatego bardzo ważne wykształcenie jest krytycznego ucha także do muzyki, tak by słuchać jej po katolicku, jak już zapowiadał to temat. Ale co to właściwie słuchać, co to znaczy słuchać muzyki po katolicku? To są prawdy, o których nigdy dość nie powinniśmy gdzieś tam zapominać. Przyjrzyjmy się w dzisiejszym wykładzie przede wszystkim temu, co muzyka wywołuje w człowieku, w jego duszy, z naturalnego punktu widzenia. Jak katolik ma się do tego odnieść? Nie będziemy się w tym wykładzie skupiali na muzyce wprost złej, przesiąkniętej treściami okultystycznymi, ezoterycznymi. To jest temat na cały wykład. My chcemy się tutaj zająć raczej pewnymi konsekwencjami naturalnymi oraz moralnymi, bez tych wprost jaskrawych przypadków, o których wiem, że jest ich w dzisiejszych czasach wcale nie mniej niż w latach 60., 50., kiedy to zjawisko zaczęło się pojawiać w niektórych grupach muzyki rozrywkowej, chociażby tutaj na pierwszym miejscu Led Zeppelin, z tym samym skandalem, który wyniknął wokół ich, kiedy okazało się, że oni rzeczywiście tam mają sygnał podprogowy zakodowany. Oni byli za to zresztą skazani przez sąd, nie wiem czy najwyższy, Stanów Zjednoczonych, właśnie za tę formę manipulacji, gdzie tam rzeczywiście w warstwie tekstowej puszczone od tyłu zakodowane były teksty wprost satanistyczne. To nie jest bójda teraz na resorach, to się otarło aż o sąd w Stanach Zjednoczonych. Wartościowanie, wydawanie jasnych osądów w dzisiejszych czasach jest bardzo niepopularne, nawet niebezpieczne. Wiemy o tym doskonale, że zamowy nienawiści mamy już w całym zachodnim świecie praktycznie paragrafy, konkretne paragrafy, konkretne kary, czymkolwiek ta mowa nienawiści miałaby być. Inna sprawa.
Problem jednak polega na tym, że nasze ludzkie myślenie łączy się koniecznie z wydawaniem osądu. To jest istota tych procesów, za które odpowiada nasz rozum. Myślenie łączy się nieodzownie z wydawaniem konkretnego osądu. Reasumując, można dojść do wniosku, że myślenie jest dzisiaj karalne. Rzeczywiście możemy odnieść takie wrażenie nie bezpodstawnie. Pius XI, którego pontyfikat przypadał na początek XX wieku, pisze, że człowiek wykształcony i wychowany, albo inaczej człowiek solidnego charakteru, to człowiek, który myśli, osądza i działa w zgodności ze zdrowym rozsądkiem i nadprzyrodzoną nauką Chrystusową. Podobnie twierdził i poganin Arystoteles wiele wieków przed Piusem XI. Otóż mówi on, że wykształcony człowiek to taki, który potrafi rozróżniać, odróżniać, discriminare, distinguere w języku łacińskim. Już to samo discriminare gdzieś tam brzmi dla nas swojsko, kojarzy się nam z polskim, dyskryminować, który także jest pewną formą osądu tak naprawdę. Aby zatem człowiek był człowiekiem w pełni, musimy umieć rozróżniać między tym, co prawdziwe i fałszywe, między tym, co dobre i złe, między tym, co piękne i brzydkie. Zatem pytanie, skupiając się tylko na tym jednym obszarze, na tym jednym fenomenie, jakim jest muzyka, jak powinniśmy odróżniać dobrą muzykę od złej muzyki z katolickiego, z moralnego punktu widzenia, mając na uwadze nasze życie wieczne? Czego musimy nauczyć się sami i czego musimy nauczyć także naszych dzieci, jeżeli chcemy uniknąć wielu problemów wychowawczych? To jest to pytanie zasadnicze. Spróbujemy w miarę możliwości na to pytanie odpowiedzieć. Otóż ksiądz David Sherry w Stanach Zjednoczonych, pisząc ten artykuł wcześniej, on sam jest nauczycielem w jednej z naszych szkół, w szkole Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel w Nowym Hamburgu w stanie Ontario, zrobił pewien eksperyment z wieloma uczniami pośród grupy uczniów. Przyznam się tutaj bez bicia, że ja pozwoliłem sobie powtórzyć ten eksperyment, także wykorzystując naszą bursę ku temu. Okazało się, że także moja grupa kontrolna spisała się dokładnie tak, jak opisał to ksiądz David Sherry. I chciałbym także powtórzyć ten eksperyment teraz na wszystkich tutaj zgromadzonych. Przedstawię dwa utwory. Zadanie było proste. Uczniowie mieli wysłuchać tych utworów, a następnie spróbować ocenić, który z nich, według nich, jest utworem dobrym, a który złym. Nie podając im jeszcze żadnych, absolutnie żadnych kryteriów do wartościowania utworów muzycznych. Spróbujemy zatem wysłuchać tych samych utworów. Już tutaj zobaczymy, czy technika nie zawiedzie. Spróbujemy wysłuchać piosenki w wiernym tłumaczeniu polskim. Bardzo dosłownym, oryginał jest angielski. Thank you.
Czy wystarczy? To była pierwsza próbka. Chłopcy amerykańscy otrzymali rzeczywiście rzecz jasna oryginał w języku angielskim. I teraz drugi utwór. To były dwa utwory, które chłopcy mieli poddać ocenie. Pierwszy z nich, Imagine Johna Lennona, w tłumaczeniu dosłownym, bardzo udanym zresztą tłumaczeniu. Drugi z nich to utwór Intrutina ze zbioru Carmina Burana Karla Orfa. Jak myślicie Państwo, który z tych utworów chłopcy wskazali jako utwór zły? Pierwszy. Tak jest. Tutaj na szczęście i nasza młodzież polska nie zawiodła. Wszyscy zrozumieli przesłanie tekstu piosenki Johna Lennona. To ateistyczne, absolutnie nie do przyjęcia, anarchistyczne, wręcz satanistyczne tak naprawdę. To są wątki wprost satanistyczne w tej piosence. I mimo tej całkiem przyjemnej linii melodycznej, harmonijnej, działającej jak najlepiej na nasze zmysły, tutaj chłopcy odnieśli się do tekstu i stwierdzili, że ten pierwszy utwór jest podchwytliwie utworem złym. Stwierdzili także, że ten drugi, no rzeczywiście ładny, pewnie jakaś opera albo jakieś inne coś, czego się nie da słuchać. I stwierdzili, że jest to utwór dobry. Jednak zadanie nie było takie proste. Otóż to zadanie miało wykazać chłopcom, że rzeczywistość jest trochę bardziej złożona. Otóż mimo naszych starań, część z chłopców już kilka lat uczy się w naszych szkołach, większość nie zna języka łacińskiego na tyle, aby zrozumieć tekst utworu Intrutina, który został im puszczony. Otóż brzmi on: Intrutina mentis dubia fluctuant contrare lascivus amor et pudicitia sed eligo quod video colum jugu prebeo ad jugum tamen suave transeo. Czyli na wadze rozumu wątpię, przechodzą falująco sprzeczności, rozwiązła miłość i skromność. Ale wybieram to, co widzę, poddaję swój kark jarzmu namiętności, które słodko przechodzi. Tekst jest wcale nie lepszy. Jest hymnem na część rozwiązłej miłości. Naszą czujność uśpiła tutaj przepiękna muzyka. Niezwykle harmonijne wykonanie i tak dalej.
Co doświadczenie to przez księdza Szerego zaprojektowane miało wykazać? Otóż, że utwór muzyczny musimy rozważać zawsze w całości. Ten drugi wydawał się dobry tylko dlatego, że nie rozumiano jego tekstu. I utwór muzyczny w istocie stanowi całość. Jeżeli jeden jego element jest zły, to inny, choćby najlepszy, tak jak w tym wypadku, tak naprawdę w obu piosenkach, w obu utworach, nie najgorsza muzyka, nie uczyni całości dobrą. Nie uczyni całości dobrą moralnie, nie uczyni całości dobrą ontologicznie, czyli z punktu widzenia Pana Boga, powiedzmy tak, bytu, istnieje. Jest to zgodne z zasadą, której uczy nasz niedościgniony doktor anielski, święty Tomasz z Akwinu. Mianowicie bonum ex integra causa malum ex quocunque effectu. Czyli dobre jest coś, co jest całkowicie dobre ze wszystkich swoich przyczyn, a zło powstaje, kiedy pojawia się jakikolwiek defekt, jakikolwiek brak. Zgodnie z tą zasadą należy tak naprawdę oceniać całą rzeczywistość. Tylko wiemy, że ta zasada dzisiaj nie jest już popularna. Niestety także w obszarze teologicznym została zarzucona. Kiedy na przykład mówi się nam, że w każdym kościele, że w każdej religii jest jakieś ziarno dobra. Może, może być, ale to nie czyni jej jeszcze dobrym. I Kościół tego właśnie uczył przez 2000 lat. Czyli jeżeli czegoś nam brakuje, to wtedy całość będzie do niczego. Jeżeli w szklance wody, mówi święty Tomasz, mamy choćby krople trucizny, to cała szklanka jest niezdatna do wypicia. Podobnie w przypadku właśnie tych wszystkich fałszywych religii i podobnie w przypadku muzyki. I tu właśnie jest pułapka, na którą musimy dzisiaj uważać. Im bardziej atrakcyjna muzyka, warstwa melodyczna, warstwa czysto muzyczna, tym łatwiej tekst będzie wnikał w duszę. I tutaj właśnie przykładem jest wspomniany już przeze mnie Led Zeppelin. No muzycznie, co tu dużo powiedzieć, ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań. To działa tak, jak powinno działać, tak jak zamierzył to sobie autor. Podobnie The Beatles. Muzyka, zdaje się czasami taka zupełnie niewinna, teksty natomiast są skandaliczne, wychwalają rozwiązłość, wychwalają zażywanie narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Trucizna w sposób niezauważony, niebezpieczny, właśnie im piękniejsza warstwa muzyczna, będzie wnikała w duszę i będzie to takie wnikanie niezauważone. To tak jakbyśmy przez lata przyjmowali jakąś ilość pierwiastków metali ciężkich, które z czasem odkładają się w organizmie i wyrządzają potworne szkody, których często nie da się już naprawić. Dlatego też święty Jan Bosko czy kardynał von Galen, to jest kardynał, wielki książę kościoła niemieckich z czasów nazistowskich, z monasteru, chętnie właśnie Jan Bosko rewolucyjne, kardynał von Galen nazistowskie piosenki, chętnie śpiewane przez ludzi, bo były po prostu interesujące, ciekawe, pociągające, chrzcili. W jaki sposób? Zmieniając tekst. Tak, żeby zwłaszcza dzieci, chłopcy, ludzie śpiewali te piosenki, owszem, które im bardzo się spodobały, ale z tekstem, który był już do przyjęcia. Wiem, że to była jedna z przyczyn bardzo wielu kłopotów kardynała von Galen właśnie. To jest niewątpliwie jeden z męczenników czasów II wojny światowej, w walce zwłaszcza z narodowym socjalizmem, niedoceniany być może na świecie. Jeśli sami nie nauczymy się rozróżniać, jeśli sami nie nabędziemy tych narzędzi, które pozwolą nam przeniknąć do istoty rzeczy, to na nic zdadzą się potem tłumaczenia czy hasła typu nie wolno, bo tak mówię, albo nie i już. To może funkcjonować do 12 roku życia dziecka mniej więcej, kiedy dziecko jest jeszcze w fazie bezkrytycznej. Ci z Państwa, którzy mają już dzieci być może w wieku troszeczkę starszym, zauważyli, że tego typu argumenty nie działają i nie będą działać. Nie mają prawa zadziałać czysto naturalnie, bo człowiek gdzieś mniej więcej w okolicach 15 roku życia dokonuje takiej wolty, on już odpowiada za swoje czyny. Odpowiada moralnie,
nie ma jeszcze tej pełnej wolności tak naprawdę, jest zależny, ale z drugiej strony ma już pełną odpowiedzialność za swoje czyny i stąd ten wielki konflikt, wielkie tarcie w tym okresie dojrzewania. Jeżeli my rzucimy tutaj takim argumentem nie bo już, nie bo ja tak mówię, to możemy liczyć się z tym, że nieodwrotnie, nieodwracalnie stracimy dostęp do naszego dziecka. Zwłaszcza w sprawie tak delikatnej, jak muzyka właśnie. Dlaczego? Bo właśnie nastolatkowie, jak każdy z Państwa zauważył, chętnie być może nawet niż inne grupy, gdzieś tam rozwojowe, po muzykę sięgają, tej muzyki w sposób mniej lub bardziej świadomy szukają, otaczają się z nią bardzo intensywnie. Dlatego musimy wiedzieć, dlaczego jakaś piosenka, dlaczego jakiś utwór muzyczny jest dobry. I dobre nie będą, dlatego to już mówię na wstępie, dojdziemy do tego, tylko że z tego względu, że zadowalają nasze namiętności, podążania, pożądania, o czym powiemy sobie jeszcze za chwileczkę. Ksiądz Amsel Gruber zadał sobie trud, nie wiem, czy osobiście dokonał tego badania pośród swoich uczniów, czy sięgnął do innych badań, niestety nie podał źródeł. Zadał on sobie pytanie, czego nastolatkowie najczęściej szukają w muzyce rozrywkowej. Ale pytanie to mutatis mutandis można także przełożyć prawdopodobnie na nie jednego z Państwa tutaj obecnych. Czego nastolatkowie najczęściej szukają w muzyce rozrywkowej, szeroko rozumianej? Często nieświadomie. Odpowiedzi, które zestawił ksiądz Leonard Amsel Gruber, są następujące. Po pierwsze, zawsze pewnego pobudzenia emocjonalnego, pewnego dreszczyku emocji i generalnie mocnego pobudzenia. Czyli jest to takie świadome szukanie w muzyce czegoś, co będzie dawało takiego, tutaj, brzydko mówiąc, energetycznego kopa. Nieważne, w którą stronę te emocje są kierowane, w którą stronę w danym momencie są one nastolatkom potrzebne, tego szukają nastolatkowie i być może także nie jeden z Państwa. Po drugie, i to już troszeczkę bardziej niebezpieczne, ucieczki od rzeczywistości. W jaki sposób? Muzyka popularna, zwana popem, muzyka rockowa, w swoich skutkach fizjologicznych, co być może Państwo też już doskonale wiedzą, nie dzielę się tutaj żadną wiedzą tajemną, w swych skutkach fizjologicznie przypominają działanie niektórych substancji odurzających, działanie niektórych substancji odurzających na biologię naszego mózgu. Po trzecie, nastolatkowie szukają życzeń, pragnień, czynności czy działań opisanych w tekstach utworów, stojących często w opozycji do obowiązujących norm i autorytetów, od których w sposób świadomy chcą się odgraniczyć. Już wiemy dlaczego, tak? Bo jest ta wielka presja. Z jednej strony odpowiedzialność, z drugiej strony jeszcze niepełna dowolność czynów, tak? I wreszcie szukają także przykładów dla własnego życia. Tutaj powinniśmy się bardzo zastanowić, tak? W życiu i postępowaniu tak zwanych gwiazd przemysłu rozrywkowego, często wiodących tak naprawdę bardzo zagmatwane, bardzo problematyczne żywoty. Zróbmy kolejny eksperyment muzyczny. Wysłuchajmy teraz dwóch utworów. Pytania będą później. Ile się pokażę. Oh.
doctrina Alma Redemptoris Mater, wykonaniu, że prawda, nie naszego chóru przeoratowego, ale The King's Singer, a teraz utwór drugi. Bill Haley and his Comets Rock Around the Clock. Utwór, który rozpoczął tak naprawdę istnienie rock and rolla. Pytanie. Jakie emocje wywoływały w nas oba utwory? Ja już wiem, bo obserwowałem Państwa grymasy na twarzy, czy nawet pełne uniesienia miny, potem gdzieś tam niepokój, to nawet widać było na sali, niepokój i poruszenie, nagły gdzieś tam szmer, który pojawił się na sali. Miejmy nadzieję, że nie jakiś szmer zgorszenia i oburzenia. Nie, to wszystko są próby naukowe teraz. Po co ten eksperyment? Po co te dwa fory? Otóż muzyka wpływa w bardzo konkretny sposób na nasze emocje. Czym są emocje? Emocje są tym wszystkim, co jako całość, jako organizm w sposób bezrefleksyjny, pozarozumowy, czysto fizjologiczny odbieramy i na co nie mamy żadnego wpływu. Na to, czy jesteśmy smutni, czy radośni, nie możemy gdzieś tam w żaden sposób wpłynąć. Na to, czy zakochamy się w tej, czy w innej osobie, także w żaden sposób nie wpływamy. Pewne czynniki z zewnątrz w sposób naturalny, fizjologiczny niemalże wywołują konkretną reakcję. Także i tutaj te dwa utwory. Piękny przykład polifonii XVI-wiecznej Palestriny, która podnosi duszę, wycisza, sprawia, że człowiek staje się spokojny. A następnie ten utwór jeszcze i tak niewinny, rockowy, który raczej skłaniał nas, pobudzał nas energetycznie, sprawia, że człowiek czuł w sobie pewną energię, nawet jeżeli tej energii zbyt dużo na co dzień nie ma. Tak właśnie potrafi wpływać na nas, na te najniższe warstwy naszej istoty, muzyka. Platon orzekł, że pewne rodzaje muzyki powinny być wykluczone z edukacji, gdyż w przeciwnym wypadku, cytujemy dalej Platona, państwo zostanie doprowadzone do ruiny. I dlatego trening muzyczny, mówi dalej Platon, jest potężniejszym narzędziem w kształceniu niż jakikolwiek inny, ponieważ rytm i harmonia przenikają do najgłębszych miejsc duszy, na które wpływając sprawiają, że dusza człowieka wykształconego staje się pełna wdzięku, zaś dusza człowieka niewykształconego wręcz przeciwnie. Jak zbudowany jest zatem każdy utwór muzyczny, na jakie władze naszej duszy oddziałują poszczególne jego elementy? I tutaj możemy w największym uproszczeniu, mam nadzieję, że nie zostanę zaraz przez muzyków obecnych na sali zarzucony ciężkimi przedmiotami, różnić cztery takie główne elementy dla naszego wykładu także potrzebne. Po pierwsze tekst, po drugie melodia, po trzecie harmonia i rytm. Te cztery elementy. Każdy z tych elementów wpływa tak naprawdę na inną władzę człowieka, na inną władzę duszy człowieka.
Tekst i melodia apelują do rozumu, tej najwyższej władzy duchowej człowieka. Harmonia, czyli to jak dźwięki współbrzmią ze sobą, czy to w następstwie, czy równocześnie, wpływa na naszą wolę, na tę władzę wolitywną oraz na emocje. Rytm natomiast, czyli ta sekwencja powtórzeń, wpływa zawsze na nasze namiętności, czyli na uczucia pożądliwe albo na uczucia gniewliwe. I w przypadku piosenek moglibyśmy powiedzieć jeszcze, jak zauważa słusznie ksiądz Amsel Gruwer, że istotny jest tutaj także typ głosu, jakim dany utwór jest wykonywany. Pomyślmy o takim tutaj metalowym growlu, czy jakimś takim kiepskim popowym gdzieś tam chuchaniu, dmuchaniu do tego mikrofonu. Pomyślmy także o samej wartości dźwięków, czy będą to dźwięki wysokie, czy dźwięki niskie, które mają tę własność, że wpływają na, bardzo fizjologicznie na organy, zwłaszcza organy podbrzusza, poprzez zmysł dotyku, powiązane zatem z rytmem. I wreszcie w przypadku współczesnym, gdzieś tam utwory muzyczne musimy jeszcze klasyfikować pod kątem teledysku, którym często towarzyszy. W dzisiejszych czasach jest to praktycznie norma, który to jest najczęściej ostateczną wykładnią danego utworu. Intelekt. Czym jest ten intelekt? Intellectus interlegere, wczytywanie się wewnątrz. Jest to ta zdolność umysłowa, która odnosi się właśnie do zdolności uzyskania i wykorzystania wiedzy, rozumienia myśli, poznania. Gdzieś tam można mówić zamiennie, choć nie do końca zamiennie, o umyśle, rozumu, inteligencji jako tym samym, choć to nie jest to samo. Jest to gdzieś tam, powiedzmy, ten iloczyn zdolności umysłowych człowieka, doświadczenia, wiedzy i tak dalej, możliwości wykorzystania. Znowu kluczowy jest tutaj rozsądek, czyli jak samo słowo wskazuje, zdolność rozsądzania pewnych rzeczy. Rozum to jest ta zdolność też operowania abstrakcyjnymi pojęciami. I na to powiedzieliśmy, wpływa tekst i melodia. Wola to władza, która będzie pociągała nas w kierunku przedmiotów, w kierunku osób, które kochamy. Tak jak obiektem rozumu będzie prawda, tak obiektem woli będzie dobro. Poznane przez nas dobro, które nas pociąga. Tak? Jeżeli kocham jabłko, to chcę się z nim połączyć, czyli chcę je zjeść. Tak działa mniej więcej wola. Muzyka jest fenomenem, jest takim fenomenem, który wpływa zarówno na ciało, jak i na duszę. Jest w stanie wywołać zarówno dobre, jak i złe efekty. I to jest ten kluczowy moment, któryśmy sobie tutaj troszeczkę też pokazali. Wszystko, co przyjmujemy, wszystko, co w jakikolwiek sposób konsumujemy, wywiera na nas jakiś wpływ. I zawsze będzie to albo wpływ dobry, albo zły. Bardzo rzadko, praktycznie tylko teoretycznie możemy mówić o tak zwanym obojętnym wpływie, czyli braku jakiegokolwiek wpływu. Jest to naprawdę termin czysto techniczny. Ta obojętność, neutralność to praktycznie w naturze nie istnieje. Pomyślmy o przykładzie książek. Ile dobra potrafią zdziałać nas dobre lektury? Pomyślmy o Henryku Sienkiewiczu. Pomyślmy teraz, ile zła potrafi w młodej duszy wywołać na przykład książka napisana przez naszą czcigodną noblistkę, panią Tokarczuk, tak? Pełną przekłamań i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, jaki wpływ na człowieka wywierają lektury. Aby i muzyka przynosiła dobre efekty, odniesienie do tego, co powiedział Platon, dla dobra nawet całego państwa, całego społeczeństwa, musi ona wpływać na porządek znajdujący się w człowieku. I to jest to, czego musimy się sami nauczyć i nauczyć nasze dzieci. Aby muzyka była pożądana, abyśmy mogli słuchać muzyki po katolicku, musi ona wpływać na porządek znajdujący się w człowieku. Jaki to jest ten porządek? Otóż odnosząc się do tych władz duszy, które dopiero co wymieniliśmy, nasz intelekt rozpoznaje, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest złe, odróżnia, co jest prawdziwe od fałszu. I to właśnie najpierw ten intelekt po rozpoznaniu musi powiedzieć, musi wskazać woli, co ma być przez nią kochane,
co należy zrobić, czego należy gdzieś tam pragnąć. Następnie wola ma za zadanie, po tym jak sama została przez rozum oświecona, wzbudzić namiętności, które same w sobie nie są niczym złym. Pożądanie, gniew, strach, lęk, to wszystko jest nam potrzebne do życia. Gdybyśmy tego nie mieli, bylibyśmy roślinami. Wola musi wzbudzić odpowiednie namiętności w rozsądny sposób, aby zdobyć to, co zostało jej przedstawione właśnie jako obiekt, czyli jako to dobro. I to jest właściwy porządek działania w człowieku. Tylko i wyłącznie ta kolejność daje nam szansę sukcesu w całym życiu. Nie tylko w kwestii muzyki, ale absolutnie wszystkiego. Co najmniej tak uczy święty Tomasz, w odróżnieniu od części gdzieś tam Franciszka, no, o których teraz nie będziemy mówili. To jest właściwy porządek działania w człowieku i jeśli odwrócimy ten porządek, to namiętności, które same w sobie są ślepe, nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe, istotą działania namiętności jest tylko i wyłącznie uzyskanie zaspokojenia, tak, tego rozładowania, czy to gniewu, że komuś wreszcie tą twarz przysadzimy, czy strachu, że uciekniemy od zagrożenia, które gdzieś tam rozpoznajemy. One szukają tylko i wyłącznie zaspokojenia. I jeśli one wezmą ster nad wolą i zagłuszą rozum, a głosem rozumu w nas jest nic innego, tylko sumienie. Sumienie jest to głos rozsądku w człowieku. To nie jest jakiś nadajnik Pana Boga, który w nas gdzieś tam cały czas nam mówi, co mamy robić. Nie. To jest nasz rozum oświecony wiarą. Jeśli odwrócimy ten porządek, jeżeli te emocje namiętności wezmą górę, no to siłą rzeczy rozum będzie zdezorientowany. I właśnie takiemu porządkowi rozum, wola, namiętności musi odpowiadać muzyka. I tutaj musielibyśmy pomyśleć teraz o różnych rodzajach muzyki. W jaki sposób one tak naprawdę działają na nas. Otóż pomyślmy o pierwszym przykładzie, dobrze nam znanym z każdej niedzieli, chorał gregoriański. Nazwany tak na cześć świętego papieża Grzegorza Wielkiego z przełomu VI-VII wieku, ustanowiony właśnie w tych czasach mniej więcej tą oficjalną, powiedzmy, muzyką Kościoła. Czym jest chorał gregoriański? Przyjrzyjmy się mu, zanalizujmy go troszeczkę. Tak naprawdę to jest praktycznie tylko i wyłącznie melodia. Tylko i wyłącznie melodia z odrobineczką harmonii i odrobiną rytmu. Decydująca jest tutaj tylko i wyłącznie melodia. Powiedzieliśmy, na co wpływa melodia. Melodia w pierwszym rzędzie przemawia do naszego rozumu. Mniej do woli i zupełnie nie do namiętności. Tak? Melodia tak naprawdę nie ma możliwości, to nie melodia wywołuje w nas konkretne odczucia, konkretne namiętności. Przypomnijmy sobie, tak, co czuliśmy, kiedy chociażby wysłuchaliśmy dzisiaj którąś z części propriów, czy nawet części stałe mszy świętej, tak, piękne kyrie, które śpiewamy w Adwencie. Co odczuwaliśmy? Jesteśmy automatycznie poruszeni do modlitwy, jesteśmy podniesieni, nasz rozum, tak naprawdę tylko i wyłącznie rozum podnoszony jest do Boga. Ta melodia chorału gregoriańskiego nie wpływa tak naprawdę na jakieś inne nasze uczucia uniesienia. To nie jest jej zadaniem. Jej zadaniem jest pobudzać nasz intelekt, dlatego tak ważne jest, żeby w miarę możliwości śledzić też te teksty, czy to w mszaliku, czy w modlitewniku. Te piękne, zmienne części, śpiewane co tydzień inne, to wszystko nie jest bez znaczenia. Wtedy ta melodia połączona z tym tekstem wywołuje swój ostateczny, zamierzony efekt, którego chciał też Kościół. Pomyślmy teraz o polifonu, który przykład słyszeliśmy Palestrina. Jest to połączenie melodii rzecz jasna i harmonii i też w równym mniej więcej stopniu będzie ona przemawiała i do intelektu, i do woli, ale przede wszystkim jednak do woli. Będzie już wpływała tutaj na emocje, jeszcze nie na namiętności, ale na emocje. Wola będzie nas zatem do czegoś skierowała, pociągała, tak? To jest istota woli, pociąga do tego, co uważamy za dobre.
To widzimy we wszystkich utworach polifonicznych. Zróbmy sobie próbę, bo poświęcimy dzisiejsze popołudnie na przykład, żeby zrobić takie eksperymenty z tymi wszystkimi rodzajami muzyki. I teraz rock, przykład także słyszeliśmy, jest to muzyka, która zasadniczo bazuje tak naprawdę w decydującym, przeważającym elementem tutaj jest rytm. W mniejszym stopniu linia melodyczna, harmonia także tutaj nie odgrywa tak ważnej roli i dlatego też nie powinniśmy się teraz dziwić, dlaczego muzyka rockowa będzie przemawiała do naszych namiętności. Wszystko tutaj się zgadza z tym, jak poszczególne elementy utworu muzycznego wpływają na całą duszę, na całą istotę człowieka. I to, rzecz jasna, jak przed chwilą powiedzieliśmy, jest w naturalny sposób czymś złym. Bo tutaj najpierw przemawiamy do namiętności, które mają działać jako ostatni, które mają to, co ten proces rozum, wola wcześniej stworzył, niejako tylko wykańczać. To są narzędzia. A tutaj te narzędzia bez jakiegokolwiek planu są w pierwszym momencie poruszane właśnie przez ten konkretny rytm. Kiedy używano tego rytmu? Samo zastosowanie tego rytmu w muzyce absolutnie nie jest czymś złym. Pomyślmy tylko o takim przykładzie. Zobaczmy. I tak dalej, i tak dalej. Poison's Gloria, jeden z pięknych marszy wojskowych. Tak jest. Rytm wykorzystywany był w muzyce właśnie po to, aby ułatwić marsz. Rytm wykorzystywany był także na galerach po to, aby gdzieś tam przede wszystkim te namiętności sprawiały, że człowiek niczym w transie potrafił wykonywać konkretną, samo sobie niezbyt przemawiającą do duszy czynność, jak na przykład wiosnołowanie, czy w tym momencie równe maszerowanie w odpowiednim tempie. Jest zatem to samo w sobie, nie jest to jeszcze niczym złym, pod warunkiem, że wiemy, kiedy tego używamy. Jeżeli wzbudzamy nasze emocje, dobre namiętności dla dobrego porządku, wtedy jak najbardziej można to zrobić. Ale teraz postawmy sobie zasadnicze pytanie, być może na które ciągle wyczekiwaliśmy nerwowo, napięciu, kiedy będzie wreszcie ta krytyka rocka i popu. Otóż dlaczego muzyka rockowa chce wzbudzić w nas te wszystkie namiętności? Bardzo prosta jest ta odpowiedź. Zdaję sobie sprawę, że część z Państwa też doskonale znają. Otóż przede wszystkim cały współczesny przemysł muzyczny jest zdominowany tylko i wyłącznie przez chęć zdobycia pieniędzy tak naprawdę. I nie ma lepszego sposobu, żeby zmusić ludzi do wydawania pieniędzy, niż wzbudzić w nich konkretnie namiętności do siedmiu grzechów głównych. I zwracam, szczególnie przestrzegam przed tym teraz, kiedy będą Państwo w wielkich centrach handlowych, najlepiej wchodzić do nich z zatkanymi uszami albo gdzieś z własną muzyką, bo także ta muzyka, która tam w tle jest puszczana, służy bardzo konkretnym celom sprzedawców. Proszę zwrócić na to uwagę, jaką muzykę słyszymy w tych wielkich centrach handlowych. Do czego ona nas nastraja, pamiętając o tym, że zasadniczo chodzi tutaj o to, żeby wydać jak najwięcej pieniędzy. I rzecz jasna, spośród wszystkich namiętności, tą, którą najłatwiej wzbudzić i najtrudniej opanować, która jest takim największym motorem, będzie to pożądanie seksualne. Dlatego też nie powinno nas zdziwić, że współczesna muzyka rockowa przede wszystkim bazuje na wywołaniu w człowieku takiego, a nie innego właśnie pożądania, nawet nieukierunkowanego. I
widzimy to niestety wszędzie. W jaki sposób muzyka rockowa wywołuje ten efekt? W jaki sposób ona wpływa na to, że człowiek staje się po prostu pobudzony, podniecony? Otóż przede wszystkim jest to rytm, nie tylko w muzyce rockowej, także w muzyce popowej, muzyce popularnej, czy gdzieś tam w niektórych rodzajach muzyki współczesnej, dodajmy muzyki folkowej, współczesnej i tak zwanej muzyki etnicznej, jest to tak zwana synkopa. Na czym to wszystko polega? Otóż zazwyczaj w muzyce akcentuje się w taktach pierwsze uderzenie. Na czym polega fenomen rocka i popu? I to odwrócone akcentowanie, być może nawet teraz Państwo poczuli taki dreszczyk, który przeszedł przez nasz. To odwrócone akcentowanie sprawia, że człowiek jest w taki stan pobudzenia, oczekiwania na to, co ma nastąpić przygotowany. To jest taka naturalna reakcja obronna organizmu. W ten sposób jesteśmy manipulowani przez muzyków, konkretne dzieła muzyczne przygotowujących. I to jest właśnie zasadniczo prawdopodobnie najgorszy element, bo ten najmniej świadomy. Wiemy o tym także, że w przypadku muzyki rockowej musimy, czy popu nawet, mamy do czynienia z tekstami, które dzisiaj już nie są tekstami niewinnymi, jak jeszcze przed kilkudziesięciu laty. Zrobiono badania, taka organizacja rodziców, Rada Rodziców w Stanach Zjednoczonych zrobiła analizę tego, co jest serwowane na MTV, czyli tym słynnym kanale muzycznym. Dzisiaj praktycznie można by to samo odnieść do YouTube'a, do niektórych kanałów. Otóż dzieci oglądające MTV, ten kanał muzyczny, przeciętnie na godzinę niestety oglądają około 9 na 1 godzinę około 9 scen o podtekście gdzieś tam seksualnym. I na godzinę co najmniej 18 razy jakieś opisy właśnie wszelkich takich nieskromnych, nieczystych rzeczy. 17 razy na godzinę wprost jakieś dialogi nieczyste czy aluzje wprost nieczyste. Także tak naprawdę wszystko to bazuje dokładnie na tym schemacie. Muzyka rockowa, muzyka popowa, popularna właśnie z tego względu wpływa destrukcyjnie na całą naszą duszę. Ona nie będzie człowieka zachęcała do wznoszenia się ponad codzienność. Ani tekst, ani muzyka sama w sobie, ani życie artystów. Bardzo trudno o wyjątki. Bardzo trudno o wyjątki. I tutaj rodzi się pytanie, no dobrze, ale co z chrześcijańskim rockiem albo z chrześcijańskim popem? I tutaj przypomnijmy sobie, co powiedzieliśmy na początku. Jeden element nie wpłynie na całość. Nawet jeżeli jeden element jest dobry, będą to jakieś być może nawet i głęboko teologiczne teksty, chociaż ja nie znam żadnej takiej piosenki ani rockowej, ani popowej, chrześcijańskiej, o głębokim tekście teologicznym mimo wszystko. Czyli nawet ten jeden element, tekst chrześcijański, ewangelizacyjny, nie usunie pozostałych elementów. Synkopy, która tak samo jest tam wykorzystywana, i tutaj apelowania przede wszystkim do woli i do namiętności. Często jest to nieuświadomione przez tych artystów akurat chrześcijańskich. Nie zakładam tutaj, że czas na złej woli. Nie będzie to nas nigdy w stanie kierować do Pana Boga. Wręcz przeciwnie, miłość, piękno, prawda, dobro, to wszystko pochodzi od Pana Boga. I zamiast miłości, caritas, muzyka rockowa i popowa będą promowały zawsze rozwiązłość. Tak jak mówiłem, choćby przez apelowanie do tych najniższych naszych ośrodków, do układu limbicznego w naszym mózgu i do naszej zdolności odczuwania rytmu przez nasze organy. Tak jak mówiłem, cały obszar podbrzusza, czyli te wszystkie jelita, wszystkie organy, które znajdują się w tej części naszego ciała. Zamiast piękna, muzyka rockowa, popowa będzie promowała tak naprawdę zamiast tego porządku, harmonii i proporcji, będzie promowała brzydotę w ten czy w inny sposób, czyli jakiś nieład, dysproporcje. Zamiast dobra,
będzie promowała grzech. I to widzimy już przede wszystkim w tekstach. Zatem wnioski są tutaj tak naprawdę jednoznaczne. Z tych względów pewne rodzaje muzyki nigdy nie będą muzyką dobrą. Nastolatkowie są w stanie doskonale zrozumieć to wszystko, cośmy sobie tutaj powiedzieli. Te wszystkie argumenty o tym, jak muzyka wpływa na nasz rozum, jak wpływa na wolę, jak wpływa na namiętności. Przykładem jest tutaj właśnie eksperyment, który ja pozwoliłem sobie powtórzyć pośród naszych wychowanków, bo się powiedzmy, że pewne argumenty im przedstawione zostały przez nich przyjęte, pewne zjawiska nie powtarzają się z taką częstotliwością, tak, wybór przez nich muzyki na przykład, tak. W jakiś sposób oni doskonale pojęli te argumentacje. Im starsze jest dziecko, tym jaśniej i tym bardziej powinniśmy bez żadnych tam wątpliwości właśnie te zasady przekazywać. I rzecz jasna, tylko wtedy odniesiemy sukces, jeżeli sami będziemy przekonani o tych zasadach, bo jeżeli wbrew temu, co mówi nam rozum, będziemy gdzieś tam uważali, że jesteśmy się w stanie jako jedyni na świecie gdzieś tam wyrwać z tego mechanizmu, no to będziemy gołosłowni. Jeżeli sami będziemy słuchali muzyki, która w żaden sposób nie może wpływać na nasz rozum, no to nie wymagajmy tego od naszych dzieci. Tylko nie dziwmy się potem, kiedy w pewnym momencie to, co słuchają i widzą w tej muzyce, współczesnej muzyce rozrywkowej, zaczną przekładać także na swoje życie. Bo dziecko jest, pamiętajmy o tym, mówi o tym Arystoteles Tomasz, niezapisaną tabliczką. Owszem, jest pewna skłonność do zła, ale to zło, które dziecko działa, bierze się stąd, że ktoś go nauczył właśnie tego rodzaju konkretnego zła. I to się nie bierze znikąd, tak? Także tutaj chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego zagrożenia. Rzecz jasna, nie możemy przesadzać. Nie jest też tak, że wszystko, co nie jest chorałem gregoriańskim, muzyką klasyczną czy polifonią, jest złe. Absolutnie nie. Pewne rodzaje muzyki są nieakceptowalne, nie ma możliwości. Tak? Techno i tak jak mówię, rap niestety także, bo tutaj w ogóle nie ma melodii. Tam nic do rozumu nie przemawia. Tekst w większości, 99% przypadków jest tekstem po prostu wprost nawołującym do zepsucia. Tak? Pamiętajmy też o genezie tego rodzaju muzyki. Więc oprócz tych tak wprost złych rodzajów muzyki jest jeszcze cała masa utworów muzycznych, czy nawet rodzajów muzycznych, które jak najbardziej nadają się do słuchania. Pomyślmy o całej muzyce baroku. To jest wcale nie taka ambitna muzyka. To jest muzyka tak naprawdę rozrywkowa, porównując ją z innymi rodzajami muzyki klasycznej. Wiedzmy o tym, że im więcej poświęcimy wysiłku do tego, żeby dobrze przygotować się do przyjmowania utworów muzycznych, tak jak je przyjmować należy, tym więcej one będą nam też dawały. Niektórzy, choćby z czystego snobizmu, bo jest to prawda, że muzyka klasyczna wpływa na rozwój dzieci pozytywnie, zaczną swoim dzieciom puszczać muzykę, ale o wiele większe, właśnie tę klasyczną, ale o wiele większe owoce byłyby z tego, gdybyśmy sami byli przekonani, gdybyśmy sami starali się wniknąć i wykształcić muzycznie, tak żeby z tych dzieł móc korzystać. Pamiętajmy także o całej masie muzyki folkowej, bardzo dobrej, skądinąd pomyślmy, naszej polskiej muzyce ludowej, która nie jest, tak jak to za komuny starano się nam wcisnąć, brzydko mówiąc, jakimś owocem zaściankowości, nie. Mamy bardzo ciekawe formy muzyczne. Bogu niech będą dzięki, że dzisiaj też dochodzi do pewnego ożywienia tutaj pośród muzyków i podążania do tego, żeby tę muzyką, polską muzykę ludową też wzbudzać. Nie jest też rzecz jasna grzechem jednorazowe od czasu do czasu wysłuchanie tego czy innego utworu. Ale pamiętajmy o tym, że to zawsze będzie działało jak cukierek zatruty i zbyt duża dawka tej trucizny siłą rzeczy wywoła zawsze taki sam efekt, czyli ruinę naszej duszy, ruinę duszy naszych bliskich.